Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. I co, dzisiaj łowca, dzisiaj tak naprawdę będziemy chcieli sobie wbić kilka leveli na tym łowcy, może z jeden, może z dwa, może nawet z trzy, zobaczymy jak to oczywiście wyjdzie. Dlaczego? No zbliża się weekend epicki i w sumie miałem taki dylemat, bo na tym weekendzie epickim chciałem przebrać, no na pewno wojownika, to standardowo. No i też myślałem nad łowcą i nad berserkiem. Na berserku miałem broń, bronie mi już dawały tak naprawdę plus 40. Miałem się przebierać dopiero za miesiąc na epiku, ale stwierdziłem, że no może by wypadało teraz, skoro właśnie te bronie dają tak dużo. I nagle o dziwo na berserku wyleciała mi broń z dosyć fajnym rozrzutem. Runę no to tam podmieniłem, bo nie była jakaś fajna. I chyba ta broń mi dawała dokładnie tam plus 40, nie pamiętam, z misji, co ciekawe, chyba tam dwa dni temu, więc stwierdziłem, że berserk jeszcze może sobie tam poczekać ten powiedzmy miesiąc i dopiero wtedy go przebiorę. Natomiast tutaj na łowcy z bronią było dokładnie to samo, też już mi tam dawały po 30 średnich i nagle wczoraj wieczorem wyleciała mi broń, gdy tam troszkę rolowałem sobie zbrojownię, żeby jakiś epik znaleźć do kibla, to właśnie broń mi wyleciała, ta, nie ma ona super rozrzutu, nie ma też tam, runkę ma dosyć fajną, no bo ostatnio miałem 29%, teraz jest 33%, rozrzut nie jest jakiś wybitny, ale dawała mi 25 średnich, więc stwierdziłem, że na razie ją sobie powiedzmy ubiorę, na razie jej będę używał, no a zobaczymy, no skoro mi odpadł ten berserk, tak naprawdę tam to, że się przebiorę teraz czy za miesiąc nie zmieni zbyt dużo, no to wydaje mi się, że mogę się skupić tutaj na tym łowcy i przebieranie, oprócz, że będzie na wojowniku, oprócz tego, no to będzie jeszcze właśnie na tym łowcy, dlatego dzisiaj jest takie, powiedzmy, przygotowanie lekkie do epika, zobaczmy, czy tutaj coś podziałamy, no to jest mag, więc go jeszcze nie zabijemy, ale jutro już jest duża szansa, no mówię, no chcemy jeszcze przed tym epikiem wbić tam parę poziomów, żeby te itemki leciały jeszcze lepsze. Broń sobie pewnie zmienię, będę szukał na jakąś z lepszym rozrzutem, ale to zobaczymy. Także dzisiaj głównie lochy i tak naprawdę chyba nic więcej. Jeżeli chodzi o tego łowcę, też już miałem to nagrać wcześniej, ale czekałem dosyć długo, żeby wiedźma w końcu chciała hełmy, bo ja tutaj miałem tych hełmów chyba z 7 i zawalałem je ekwipunek, więc stwierdziłem, że po prostu nagrywanie z praktycznie pełnym ekwipunkiem nie będzie miało sensu. No a teraz, jak sami widzicie, ekwipunek jest prawie pełny, dzisiaj właśnie chciała hełmy. Ja tutaj golda nie wydaję, bo zbieram na ten epic, jak pewnie się domyślacie, i lecimy. Na pewno wiem, że mogę zrobić hemoridor, więc sobie zaczniemy od tego hemoridoru. Oprócz tego wiem, że mogę zrobić co tam jeszcze było? Szkołę magii, bo tam widziałem, że Son już ją zrobił. W sensie te dwa lochy ma więcej niż my, więc od nich sobie zaczniemy, bo na pewno je będziemy mogli zrobić. No a dalej zobaczymy, tornado zostawię na koniec, dokładnie już pokonane. Co mi tutaj wyleciało? Plus 13, dosyć sporo pancerza, nawet fajne buciki, co prawda za 10 milionów, więc sporo. Ale, albo nie, na razie poczekamy, zobaczymy, może nam jeszcze wyleci coś innego. Te za 10 milionów dobrze by było oddać do wiedźmy, to są jednak dwie statystyki, no mówię, może mi coś tańszego wylecieć, to po prostu pójdzie do kibla. Dobra, czy tego jesteśmy w stanie tutaj machnąć? To jest mag, więc wydaje mi się, że już nie, Son też już na nim stoi tutaj, no większy rozrzut by się w broni przydał na tych magów, tam w 13 piętrze też mamy maga, też go raczej nie zrobimy, ale tak jak mówię, no większy rozrzut by się przydał, bo wtedy by te kryty może jakieś tam mocniejsze siadły, ale to zobaczymy, na razie nie ma co go klikać, na razie będziemy robić tych, co na pewno ich zrobimy, przeciwników, a dalej będziemy myśleć. Tu ta meduza, no tam 31 milionów było, to jest mag też, ale on nie bije wcale jakoś dużo, no ale tutaj odrodzeniami nie oszukamy, dobra, na razie nie ma co. Lecimy do tej szkoły, tak jak mówiłem, i tą szkołę, no dokładnie, po jednej próbie, jak widzicie, prawie 360 level, pierścionek, ale też za 10 milionów, więc też go na razie odłożymy na bok. I zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Tutaj Son coś mówił, że tego kolejnego też jest w stanie kliknąć, więc możemy popróbować. To jest Lutz, już tu też jest mag, tak samo jak i tamten poprzedni. Ale czy my go jesteśmy tutaj w stanie zrobić na ten moment? No zobaczymy, tutaj chwilkę, może te 30 grzybów na niego zmarnujemy. No mówię, ja tutaj chcę wycisnąć jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem. Później sobie najwyżej dokupię tam z 1000, powiedzmy 250 grzybów, bo promocji teraz nie będzie, który w ogóle jest dzisiaj chyba 11 czy 12, nawet nie wiem. I właśnie tej promocji nie będzie, no bo będzie dopiero na koniec, także te 1250 sobie dokupię i jakoś się tu postaramy przebrać. Dobra, w zależności ile mi zostanie oczywiście dzisiaj, ale spoko, wiecie co, może ja tutaj na początek
to wam zapiszę te lochy. Na sam koniec mam nadzieję, że nie zapomnę, to sobie te lożki obejrzymy, nie? Na razie nie będę przedłużał i spróbujemy tego maga w tym 13 piętrze, bo to mnie dosyć ciekawi, czy on jest tutaj do zrobienia. Może jakąś bliższą próbę sobie zapiszemy, o, na przykład taką, i czy ona by była do machnięcia. No to jest to 13 piętro, gdzie oni tak naprawdę no sami widzicie, że ona nam da dwa kryty. Czy my jesteśmy w stanie od niej ustać trzy ciosy? Wydaje mi się, że nie. Zobaczcie, że chyba nie. No dwóch ciosów raczej nie ustajemy. Ustajemy jeden, nawet jak to jest zwykły. To zobaczcie, my musimy tutaj po prostu dwa mocne kryty, ale tam mieliśmy kryta 12 milionów, czyli w teorii ona powinna paść. Dobra, no poklikajmy trochę, popróbujmy. To wcale nie powinno być kosztowne tak naprawdę. Bo tak jak mówię, no w tym 13 piętrze to oni mają dosyć duże obrażenia, ale też nie biją wcale tak dużo. Tak więc no myślę, że ona by była już do zrobienia w końcu. 300 milionów expa, wiadomo, tam 3 miliony. No kurde, skoro tam pierwszy kryt daliśmy 12 milionów, ona ma 24, to drugi jakiś z górnej półki powinien być w teorii jeszcze większy, więc w teorii powinniśmy ją rozwalić, ale czy to faktycznie zadziała, taka powiedzmy taktyka, no to pewności wiadomo nie mam, ale dobra, popróbujemy ją, powiedzmy, że jeszcze 100 prób, do 2300, jeżeli nie, no to już po przebraniu na pewno ją zrobimy, więc nie ma co się też jakoś bardzo napinać oczywiście. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No tam 6 milionów, 7 milionów, no tu co chwilę będą bliskie próby, 3800 znowu. Tylko to jest takie, wiecie, no jakby tak naprawdę ten rozrzut był większy, nie? Bo tak jak mówię, no broń nam się trafiła dosyć fajna, fajna runka, fajne średnie obrażenia, no ale ten rozrzut troszkę do życzenia pozostawia. Nie jest najgorszy, wiadomo, ale też wcale nie jest jakiś najlepszy. Ale dobra, no mówię, dzisiaj to jest takie, powiedzmy, nabicie jeszcze paru, o ile się uda oczywiście, paru leveli przed epikiem, a dalej będziemy myśleć. No, przyfarciło mi się z tymi brońmi bardziej, nie będę tutaj oszukiwał, no akurat wyleciały mi bronie, jedna ze sklepu, druga z misji, na obydwóch kontach, na których potrzebowałem tej broni, więc no było to szczęście, i to te bronie wcale nie były takie, wiecie, do kosza powiedzmy, tylko były całkiem niezłe. W sumie wiecie co, ja tutaj mogłem sobie dobić jednym tornadem level i wtedy próbować ewentualnie tego maga. Też nie pomyślałem, dokładnie 360 tutaj na szybko i może jeszcze z 50 na nią popróbujemy. No tam najlepsza próba to było chyba 3800 i taka nam się trafiła dwa razy, 4 tam widziałem jakieś. No jest to bliskie do zrobienia, w teorii powinniśmy to zrobić, no ale sami widzicie, że troszkę jeszcze tych obrażeń brakuje. No wiadomo, no też w zręczność jakbyśmy władowali parę statystyk, tam znowu 3800, ale nie chcemy golda marnować, no bo musi nam starczyć na ewentualne przebranie. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, no do 2200, jeszcze te 20 prób popróbujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Twierdzę też postawiłem na 19, nie wiem, czy to już był odcinek, jak to zrobiłem, czy nie było. W każdym razie postawiłem na 19, salkę mam 17 i teraz jak widzicie już mi dosyć niedużo kamienia brakuje do 20 twierdzy, więc przed skarbami na pewno ta twierdza stanie i już potem będę mógł sobie salkę rycerską do 20 robić. No i następna rzecz to tak naprawdę, nie wiem, no chyba tą kopalnię, bo mam ją dopiero na 10 poziomie, także dosyć lipnie, ale tak sobie przyjąłem, że najpierw tą twierdzę będę chciał, to widzicie, w międzyczasie trochę skarbiec podbiję, akademię podbiję, ale generalnie tą kopalnię potem będę do 20 leciał raczej non stop po wbiciu właśnie salki na 20. Więc spoko, no tak naprawdę ta twierdza to najważniejsze. Na wojowniku, tak jak mówiłem w odcinku z wojownika, troszeczkę inną taktykę obrałem, dlatego że tam jakby serwer był bardzo, cały czas bardzo tam jest taka napinka o level, o wszystko, więc tam no jednak po 15 twierdzy od razu kopalnię 15 postawiłem, żeby te gemy mieć mocniejsze, i następnie tak samo w podziemiu, na przykład po sercu 15 od razu trenera lecę na 15, już tam w sumie chyba dzisiaj albo jutro postawię, i dopiero traktor mam tam dopiero na 13, no bo jednak mówię, no jest ta napinka i dobrze to zrobić, tak, żeby tam bardzo nie odstawać od reszty.
zwłaszcza, że no naprawdę dosyć potężne świry tam grają. I mamy Esteros. Esteros, który powinien paść, tak mi się wydaje, bo już tutaj dawno miałem jakieś tam bliższe próby. No teraz to jest wojownik, więc wydaje mi się, że jego powinniśmy zrobić. Tam widzieliście, że kilka prób takich było po 13 milionów z tych 126. Także wydaje mi się, że on jest do kliknięcia. Bodajże kolejny to też nie jest jakiś trudny przeciwnik i kolejny to jest znowu wojownik, czyli w teorii znowu blok, no ale najpierw musimy pokonać tego. No i co, no myślę, że damy radę, tylko właśnie pytanie, jakim kosztem. Tutaj się nastawiłem, że tego właśnie Briana pchniemy i potem jeszcze kolejnego, no ale zobaczymy, czy faktycznie to wyjdzie i ile tutaj będziemy potrzebowali odrodzeń. Mam nadzieję, że nie jakoś wybitnie dużo. No ciekaw jestem, ile tam, o, 2 miliony próba. Jakbym chwilkę się zatrzymał, to bym ją zapisał i zobaczył, jak to wyszło, ale padł, okej. Padł dosyć szybko, wcale nie musieliśmy jakoś bardzo klikać, od razu go sobie w sumie pokażemy. To jest wojownik, więc od razu będę tu skipował. Pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, no i zobaczcie, że dużo mu zabraliśmy i chyba tyle wystarczyło, dokładnie. A nie, jeszcze, zobaczcie, 800 tysięcy, jakby nam taka próba została, to by było dosyć śmiesznie. No ale okej, mamy kolejny epik, tylko że znowu niestety za 10 milionów, niestety, no niby stety, ale jednak do kibla też byśmy potrzebowali czegoś, no ale dobra, nieistotne. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy, a to jest kolejny wojownik. A, to ciekawe, ja tu myślałem, że będzie jakiś mag albo zwiadowca, którego jeszcze szybko przepchniemy, a tutaj wygląda na to, że to jest kolejny wojownik, no ale zobaczcie, że też mu tak zbijamy do tam powiedzmy 50 milionów z tych 132. No dobra, ze 100 grzybów na niego popróbujemy. Byłem święcie przekonany, że tu dwóch pokonam, tak można powiedzieć z marszu, a tutaj taka niespodzianka, że tu jest znowu blok, powiedzmy, nieduży, ale jednak. No mówię, jeszcze do 1900 go popróbujemy, poklikamy. Dawno Shakesa nie było, więc w sumie też się tak z rytmu trochę nagrywania wybiłem. Ale teraz mam nadzieję, że będzie ok, no bo się zbliża weekend epicki, nie? No to na pewno tam jakieś materiały z Shakesów powlatują, z przebierania, z lochów i tak dalej. No zapomniałem, nie sprawdziłem sobie standardowo przed nagraniem, jak to wygląda tutaj w tym Esterosie, a tutaj kolejny jest niestety wojownik, który myślę, że jakbyśmy go poklikali, to on by padł, takie mam wrażenie. Ale nie będziemy się aż tak napinać. Myślę, że nie ma to sensu. Przebierzemy się i wtedy będziemy próbować na spokojnie. Dobra, no jeżeli chodzi o lochy światła, to wydaje mi się, że to tyle, że raczej tutaj więcej na ten moment nie machniemy. Jest jeszcze ten Loki to jest zwiadowca. No i Loki nam padł w sumie, to spoko. Zawsze coś, zawsze tam trochę expa. A kto tu jest jako kolejny? Kolejny jest Ymir. Ymir to jest bodajże Berserk, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak, no bo nas tutaj uderzył dwa razy, teraz nawet 3, 4, o nawet 5, zobaczcie jaką nam serię puścił, jak przystało na prawdziwego berserka, ale on chyba też nie jest, no chociaż tam 10 milionów, może i by był nawet do zrobienia. Poklikajmy go tutaj chwilę, 300 milionów expa nam jeszcze nie da, ale zawsze to do tego levela się powiedzmy, że zbliżymy. Zawsze to troszkę tam nam ułatwi zdobycie kolejnego poziomu, tak jak mówię. No dobra, popróbujmy jeszcze te 40 prób, zobaczymy. No Berserk, czyli w teorii nie powinien być jakiś trudny, jak go tu spamujemy, bo on jak się nie będzie denerwował, no to powinniśmy go machnąć. Ale dobra, no zobaczymy. 10 milionów było, taka najbliższa próba. No jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, no niestety, nie padł. Trudno, lecimy dalej. I teraz co tutaj w tym powiedzmy, w tej strefie mroku? No ten ork na wilczku, wydaje mi się, że on już by był do zrobienia. W ogóle poczekajcie, bo my chyba jeszcze na barbarze od ostatnich odcinków, ja tutaj nic nie klikałem lochów, dokładnie, my jeszcze na barbarze mamy dwa itemki na zręczność zamiast na siłę. Wrzucimy je sobie do kibelka i będziemy się modlić, że nam wypadnie coś na siłę. No tutaj się nic nie zmieniło, z tego co widzę niestety. Poczekajcie. No nie zmieniło się nic, cały czas na zręczność, no szkoda, ale przynajmniej kibel mamy z głowy, więc będziemy musieli no jeszcze dla tego Barbara poszukać niestety na siłę czegoś, ale to mówię, no kwestia czasu, no aż tyle to nie zmienia, jak widzicie, a ja w ogóle o tym zapomniałem i mi się przypomniało chyba dopiero wczoraj, że ja tutaj mam jeszcze dwa itemki na zręczność zamiast na siłę, no bo sami wiecie, że nic nie klikałem przez te ostatnie tam nie wiem, 2 tygodnie, coś w tym stylu. Tutaj mamy też pierścionek, to będę próbował jutro go zamienić właśnie na siłę, no ale dobra, nieważne, no jak z tym
Barbarem pod zręczność z dwoma itemkami nam pójdzie. No chyba nie wybitnie, jeżeli chodzi o Hemoridor. On tutaj jest już powoli do zrobienia, zwłaszcza że to jest wojownik, no to tam Kunegunda plus my powinniśmy fajnie tutaj porobić ich. 30 milionów znowu próba, ale nie ma sensu, nie ma go sensu klikać, bo i tak nam za wiele nie da. Tutaj karuzela z idolami, o, tego już możemy machnąć dokładnie, no ale on nam nie daje praktycznie nic. Mamy tutaj, poczekajcie, łączną odporność, ale oni jeszcze nie mają, ale za to nam daje bardzo dużo siły. To jak najbardziej możemy, w sensie siły, no, trzech podstawowych cech dla Barbara, no to go możemy machnąć. No i mamy Zakreble znowu walka, to jest wojownik, tak połowę mu schodzimy, ale też padł, zobaczcie, praktycznie nic nie dają oni za te walki, ci przeciwnicy, ale spoko, możemy to pozapisywać, tego Lokiego możemy zapisać, czy coś tutaj jeszcze, aha, to jest to tornado, dobra, to nieistotne. Dobra, i czy kolejnego? Kolejnego już nie pchniemy, bo to jest mag, to nawet nie ma opcji, tu już będziemy na nim długo stać. Tego nie pchniemy, tego na pewno nie pchniemy. Tutaj mamy Sutenera Petyra, no to jeszcze troszkę brakuje. To też jest jednak mag, więc się go nie oszuka za bardzo. Heimdala, czy Heimdala jesteśmy w stanie? Chyba jeszcze nie. Dobra, no i 13 piętro i tornado, te dwie rzeczy tak naprawdę nam zostały. I te dwie rzeczy będziemy próbowali sobie tutaj pokonać, nie? Myślę, że to 13 piętro powinno klęknąć, powiedzmy. No i potem dziesiątka to raczej, no dokładnie, zobaczcie, bardzo szybko. Dziesiątka jeszcze nie, bo z tego co wiem, z dziesiątką się jeszcze męczy Azuria. No a my mamy tutaj gorsze staty od Azurii, mimo wszystko. No zobaczcie, ona ma bardzo dużo zręczności, w sensie on bardzo dużo zręczności, 23 tysiące, a my mamy tylko 19300. To my 4 tysiące zręczności tracimy, tylko skąd? No podstawa, no to na pewno dużo, tutaj jak HP 2800, no my mamy HP 500 więcej w podstawie, tej zręczności o wiele mniej, ale ona tutaj widzę, w sensie on, no cały czas mi się myli, bo ja po niku czytam, ale widzę, że tutaj broń ma na jedną statystykę, my mamy na wszystkie, w sensie na wszystkie, no na trzy podstawowe, tutaj generalnie itemki są podobne w miarę, tylko ta broń ulepszona razy 7, no na broni trochę tracimy, wiadomo. No i generalnie ta podstawa, nie? O wiele więcej podstawy. No i w każdym razie, no on nie może go jeszcze ubić, więc i my raczej nie damy rady. Także nie ma co, no ale zobaczcie, że tamten, jeszcze zapiszemy też od razu, tamten poszedł bardzo, bardzo fajnie i bardzo sprawnie. No i co, zaraz bijemy 361 level, więc jak najbardziej spoko. To od razu idzie do rozmontowania. No to co, myślę, że tego 10 chyba nie będziemy próbować, bo nie ma to najmniejszego sensu. Tak jak sami zresztą widzicie, chyba nie ma co. Lecimy sobie do tornadka, no i tego tornadka, tak myślę, że w teorii powinniśmy wbić około jeszcze z 50, tak do 600 plus, wydaje mi się, że w teorii powinniśmy lecieć, ale czy to jest faktycznie prawda, czy to się uda i tak dalej, no to zobaczymy, jak to tam pójdzie. Też wiadomo, no ograniczeniem jest delikatnie ekwipunek, którego, w którym nie mamy za wiele miejsca, o tam widziałem, że Epic nam poleciał, super. Obłączek to jest zwiadowca, no to też powinien polecieć, dokładnie, no czy my jeszcze jeden level tu wyciśniemy, jeżeli tak, to tak naprawdę założenie by było wykonane, bo tak celowałem właśnie w 362, no ale no już nie mamy miejsca, to jest właśnie to, no ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, ile tu jeszcze u Kowala jest rozmontowań, 3, dobra. Czyli tak, to w zasadzie może iść, bo to jest dosyć tanie, 3 miliony, to 2700 to też może iść, 4 miliony, 4, to jest też tanie w sumie, rozmontuj, dobra, jak tu dalej, 7, 7, 10, 8, no to nie, to raczej zostanie, to jest EQ na awkę, 4 i 4, no te czwórki chyba jeszcze mogę sprzedać w teorii, mogę sobie tutaj delikatnie powiedzmy w zręczność dać do 3710, niech będzie ta zręczność i tak tutaj jeszcze golda uzbieramy, dzisiaj jest to środa, no to jeszcze mamy 2 dni, także jeszcze tego golda dopchniemy, tu jest plus 15 jak widzicie zręczności, a ile te buty mu dają? 454, czy one się zamienią normalnie na siłę? Tak, zamienią się, dobra, to możemy mu dać w sumie, niech ma, tylko że to są punkty życia i jemu tu, a nie, i tak ma 15%, tak? Tu ma 5, tu ma 5 i tu ma 8, dobra. To nawet nie musimy zamieniać runy, więc super. Odzyskujemy tylko klejnot, dajemy mu cyk i dobra. No i EQ powiedzmy, że się w miarę zwolniło. Także lecimy dalej do tego
Tornadka, tu jakiś kryształ, ale to mały, tu nawet nie patrzymy. Dobra, lecimy dalej i próbujemy dobić jeszcze ten 362 level. Jeżeli polecimy do 600 plus tornada, tak jak myślałem, no to raczej ten level będzie możliwy, tak mi się przynajmniej wydaje. No zobaczymy, jak tu faktycznie pójdziemy, ale z tego, co tam patrzyłem na 4M7, to właśnie, no zobaczcie, akurat hełm i taki tani. To akurat kolejny blok jest właśnie tam jakoś na 600 plus, nie wiem dokładnie na którym poziomie, ale na dosyć wysokim, więc wydaje mi się, że tutaj polecimy sobie po prostu do tego 362 levela. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Kto to jest? To jest wojownik. No tu już jest jakiś blok, widzę, 49 tysięcy siły. Cały czas zapominam, ile ten silny gul miał. Ten silny gul miał chyba 56, 57, coś takiego. Możecie napisać w sumie w komentarzu, jak tam właśnie z nim to wyglądało, jakie on miał statystyki dokładnie, bo mi to cały czas wylatuje z głowy. No dosyć sporo tutaj pocisnęliśmy. A teraz zobaczcie, że jest pewien bloczek. 11 milionów, tam było chyba około 5, więc też bliska próba. No raczej go zrobimy, tylko pytanie, ile nam na to pójdzie. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo ja jednak ten levelek jeszcze jeden bym chciał wycisnąć, zwłaszcza że tu jeszcze jestem przedawką przed wszystkim, więc na pewno by się to przydało do zrobienia. Na drugie miejsce wskoczyliśmy w ogóle jako gildia, to też tam mogliście zauważyć na początku. Udało nam się tam pokonać chatkę, wbiliśmy na drugie miejsce. Dzisiaj mamy znowu atak na chatkę, znowu będziemy próbować. No te walki są dosyć close, są też dosyć, no na szczęście opierają się, nie oszukujmy się, bo na przykład taka chatka, która jest w teorii słabsza od nas, mamy z nią na razie bilans 2-1, w takim sensie, że my tylko raz wygraliśmy, a dwa razy przegraliśmy, natomiast z takim Protego, które z kolei jest od nas o wiele silniejsze, no teraz po wczorajszej w sumie bitwie mamy z nimi bilans 2-2, czyli dwie przegrane i dwie wygrane, więc no a z nimi powinniśmy w ogóle totalnie przegrywać, więc wiecie, to jest jednak duże RNG. No i też ja żałuję, że gram niestety tym łowcom, bo jednak jestem tu jednym z wyższych poziomów w gildii, a ten łowca no to nieraz ma taką bitwę właśnie gildyjną, że zrobi no naprawdę bardzo dużo, a nieraz nie zrobi totalnie nic, więc to nie jest taka postać pewna, stąd też no wcale w tych bitwach gildii, wiecie, no czasem zrobię bardzo dużo, czasem nie, więc nie jestem taki pewny na sam koniec, nie? Jak właśnie dochodzi już do mnie podczas tych walk. Dobra, i co my tutaj mamy? Miejsca już nie mamy, więc musimy sprzedawać. To jest drogie, to jest tanie. 10 milionów, pierścionek tani, to tanie, to tanie. W sumie to też tanie. Same tanie itemy nam się tu trafiają. Dobra, czyli to możemy na razie zostawić i lecimy dalej. Mamy pajęczarza, to jest zwiadowca. Powinien klęknąć dokładnie. No i teraz wojownik znowu. No już tutaj wchodzą wojownicy po 50 tysięcy siły, także dosyć dużo, ale zobaczcie, ten nam o wiele szybciej poleciał aniżeli tamten. Dobra, no ten 362 widzę, że jest w zasięgu. Znowu nie mamy miejsca i niestety znowu żadnego hełmu, ale dobra, to jest tanie, to drogie. No te buciki jeszcze można powiedzieć, że tanie. Dobra, no zostały nam tylko dwa miejsca w teorii, więc dobrze by było już tutaj wbić ten level i dać sobie spokój i skończyć po prostu odcinek dzisiejszy, bo sami zobaczcie, że nie będziemy mieli już czego wywalać, tam najwyżej zmarnuję z 1-2 itemki droższe. No ale wolałbym, wiadomo, tego nie robić. Dobra, półcalineczka, znowu wojownik, no ale znowu zobaczcie, że padł dosyć szybko. Na tamtym się coś zawiesiliśmy, można by powiedzieć, a teraz już to idzie o wiele lepiej. Dobra, tu są itemki do awki. No i co my tu mamy? Te rękawice takie 7200, to widzę, że najtańsze. I to 7600, no sprzedawaj się. Dobra, no i dwa miejsca w razie czego zostawimy i dobijamy ten level, tak mi się wydaje, dobijamy ten level tutaj, dokładnie, 362, już tutaj nic nie klikam, może nawet kolejne 10 mi padnie szybko, ale tak czy siak levela nie dobijemy, a tutaj szkoda po prostu tego golda, który ewentualnie zmarnujemy. Tu jak widzicie mamy sporo itemków drogich, które będziemy sobie regularnie oddawać do wiedźmy. Dobra, no i co? No i chyba teraz zakręcę kółkiem, ogarnę generalnie tak postać na koniec, zaraz sobie te walki obejrzymy, które was tam będą ewentualnie ciekawić. I tyle, i to będzie na tyle złowcy.
Więcej już tu nie wyciśniemy do Epika, ten 362 to jest chyba max, jaki damy radę wycisnąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Może 363, to w zależności kiedy bym się przebierał. Jeżeli bym się przebierał w niedzielę, to raczej ten level jeszcze jeden z samej jawki by mi poleciał, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale dobra, na razie 3 głowa hydra, widzę, że już tu nam się 28%, czy dzisiaj ją zbijemy, pewności nie mam, ale już w każdym razie się zbliżamy do tego. Dobra, lecimy dalej, tam nie ma na razie nic do roboty. A ile dostałem z kółka w ogóle tych surowców? No chyba 3 miliony, o ile dobrze pamiętam, więc no powoli do tych 54, jakby nie było, się zbliżamy. Dobra, tutaj sobie zaatakujemy, nie możemy znaleźć, znowu się zbugowało, czyli musimy ręcznie tutaj podziałać na szybko, cyk, cyk, cyk. Dobra, portal już mamy zrobiony, bo robiliśmy przed, pupilki sobie robiłem po północy. W ogóle to jest chyba jedyne konto, na którym codziennie karmię praktycznie każdy żywioł 3 razy. Nie wiem jak to się dzieje, nie wiem skąd mam te jedzonka i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że dużo się tych jedzonek z walk dostaje, ale na W40 też wygrywam większość walk, tam chyba jestem top 3 albo top 4 w tych pupilach i tyle jedzonek nie mam, tam mi co chwilę do czegoś brakuje, a tutaj no non stop 3 razy karmię. Wiadomo, były takie dni, że tam jakiś żywioł nie był nakarmiony, zresztą to widać, ale mimo wszystko no karmię praktycznie codziennie 3 razy wszystko z reguły, więc no strasznie jakoś, straszne szczęście na tym łowcy do jedzonek. Szkoda, że niestety to jest łowca, a nie jakaś inna klasa, no ale trudno. Dobra, no tutaj wiedźmę mamy ogarniętą. Tu nic nie miałem do zaczarowania, tutaj kowal też już dzisiaj zrobiony. Możemy sobie poklikać arenkę, pokażę wam jak to wygląda na tej arence, gdzie sobie walczymy z przeciwnikami w teorii słabszymi. Tutaj tych magów na razie mamy, no to z nimi idzie jako tako, można powiedzieć, że dosyć łatwo. No i teraz mamy trudnych, powiedzmy, rywali. Spróbujemy sobie Liska zaatakować. No i widzicie, Lisek 11 leveli mniej, no ale już z nim są problemy. Jeżeli się nie odrodzimy, to raczej na wygraną dużych szans nie mamy jako właśnie ten łowca, no ale tak to wygląda, jak to wygląda. Dobra, co tutaj następne? Znowu mamy Noersa, teraz mamy Trufel, teraz mamy Michaela, z którym też ledwo wygraliśmy, znowu Michael, no ale wygrana, ok. No i mamy Marcinka, Marcinek, no i z Marcinkiem przegrana, 10 leveli różnicy z wiadowca, no ale tak to niestety działa. Znowu przegrana, spróbujemy Woja, no i dobra, z Wojem wygraliśmy. Okej, okay, i tak naprawdę chyba to by było na tyle. Kibel ogarnięty, jeszcze tutaj sobie te rzucimy tymi kostkami na szybko, przydałoby się kamienia, no ale kamień, generalnie zauważyłem, że tego kamienia o wiele rzadziej leci po prostu kamień aniżeli drewno, nie wiem czemu tak jest i czy to jest takie, powiedzmy, właściwe odczucie. Ale tak mi się właśnie wydaje, że to drewno co chwilę dropią tam po 3-4, czasem nawet 5 kostek, a tego kamienia dosyć ciężko tyle wyrwać, ale może to po prostu takie moje mylne wrażenie. Dobra, kamyk bierzemy, no niestety, tu dwa kamyki, no też nic, znowu kamyk, nic, okej, okay, dobra, przeklikane. No i co, na sam koniec pokażę wam te walki wszystkie, które dzisiaj sobie porobiliśmy. Co tutaj było ciekawego? Samowar Blady, od niego dzisiaj zaczęliśmy, z tego co widzę. A czemu ja mam Mordekaisera w twierdzy zapisanego? Nie powinienem. Musiałem chyba przypadkiem kliknąć. Dobra, nieważne. Samowar Blady, czy my tutaj jakieś, to jest zwiadowca, czy my jakieś odrodzenia? No standardowo, odrodzenie jest pierwsze. Oj, zobaczcie jak mu mało zbiliśmy, no on jednak te uniki robi. W ogóle odkąd pamiętam, on jest zbugowany, że to jest niby, to nie jest w ogóle zwiadowca, tylko zabójca. Ale od kiedy pamiętam, to on ma takiego buga, że z pierwszej broni bije normalnie, a z drugiej bije właśnie takie obrażenia, jak sami widzicie. No ale dobra, jedno odrodzenie, o ile dobrze widziałem, wystarczyło i go pokonaliśmy. To teraz Bestyjka Bella, to był jeden grzyb, więc tutaj dosyć łatwe to musiało być. Zwłaszcza, że ona, zobaczcie, że bardzo malutko nam bije. A my tutaj te krytyki mamy no potężne, no po 20-26 nawet na koniec milionów, no i 220 milionów expa, więc spoko. Dobra, Loki to jest zwiadowca, od razu tu będziemy pomijać do odrodzeń. Cyk, pierwsze odrodzonko, to nawet z tego co widzę chyba zabójca. No ale nieistotne, on przynajmniej normalnie bije, nie jest zbugowany. Widzę, że tu kolejne odrodzenie, już drugie, więc spoko, pominiemy. Jeszcze jedno odrodzenie, zobaczcie, no to tutaj trochę było potrzeba tych odrodzeń i on jeszcze tu unika, ale dobra, na koniec krytyk 27 milionów i siadło. Kolejny, Dr. Banks, Strefa Mroku, wojownik,
Zobaczmy, no tutaj sporo mu w sumie zbili. Chociaż nie, bo ja tak dziwnie, poczekajcie jeszcze raz. Barbar ile mu zbił? Barbar mu zbił 5 milionów, Magmu tutaj mocniejszego kryta walnął. No i Kunegunda. Kunegunda niedużo wcale, o ile dobrze widzimy. W sensie no, o ile widzimy po prostu. I okej, teraz nasza tutaj walka, pierwsze odrodzonko. I chyba na tym się zakończyło. Dokładnie, mocny kryt i padło. 18 milionów doświadczenia, jak najbardziej spoko. No i teraz Zakreble, jak to wyglądało z Zakreble? 100 milionów, ten mu zbił 10, ten mu zbił 10. Ta mu zbiła, aha, Kunegunda zakończyła grę, w sensie zakończyła walkę. No to ciekawa sytuacja, nie oszukujmy się. Dobra, no i na sam koniec Motu z podbijakiem. 192 miliony, ten mu zbił 6, ten mu zbił no chyba tam z 15, więc spoko i 170 milionów, no ta też tutaj troszkę podziałała, ale generalnie z tego co widzę to my tutaj mu zbijemy większość HP, ponad połowę, no ale zobaczmy, no on wcale nas tutaj jakoś bardzo mocno nie bije, ale my jego też nie, chyba że krytem, no dokładnie, kryt 20 milionów, więc duży, pierwsze odrodzonko, 24,5, 27,5 i jeszcze na koniec mocny kryt. Jedno odrodzenie wystarczyło z naszej strony i pokonany. Dobra, czyli w sumie to by było na tyle. Wbiliśmy ile? 2,5 levela, nie pamiętam z jakim startowaliśmy. Czy tam nawet był chyba początek 359, więc powiedzmy, że około 3 levele wbite. Jak najbardziej na plus, założenie odcinka wykonane. Ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie. Wbijajcie do sekcji komentarzy, piszcie co tam u was, jak tam prowadzicie, jak tam wasze postacie idą i tak dalej, i tak dalej. Będzie sobie spoko to wieczorkiem poczytać. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.